Sponsorem programu jest Viaplay, platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Siemano, witam was w dylematach przy kolejką numer 36. Generalnie majówka w pełni, więc postaram się nagrać ten, ten materiał krótko, ale jak zwykle treściwie. Myślę, że jakieś 20 minut tam wystarczy. Generalnie ta kolejka numer 36 to jest taki czas na przygotowanie się w sumie do niczego, bo prawie większość, większość się przygotowała już w kolejce numer 35. Układając tą dziką kartę Więc wychodzi na to, że to jest taka kolejka na przeczekanie, Bo wiadomo, za tydzień mamy te danie główne I liczymy, że to nie będzie danie główne Jak jakaś skwaszona grochówka Tylko bardziej żeberka w czasie barbecue czy, czy jakaś goloneczka Czy coś w tym stylu Więc jeszcze raz witam was serdecznie Jeśli lubicie moje odcinki to zostawcie łapkę w górę Żeby ten materiał popłynął jak najdalej a ja w sumie zacznę od takich tematów, które już się na początku pojawiły, jeśli chodzi o tą, o tą dziką kartę, bo coś tam się wysypało, jeśli chodzi o kontuzję. Zacznijmy może w sumie od Edersona. Ederson właściwie już wrócił do treningów, więc chyba nie będzie to nic poważnego. Z jednej strony trochę szkoda, bo jeśli wypadłby Ederson, to mielibyśmy Ortega za 3,7, czyli najtańszego możliwego gracza w grze, którym byłby realną opcją fantazy. Ale na razie nic na to nie wskazuje. Co do Fabiana Schera, bo to jest też zawodnik, który gdzieś tam pojawiał się w składach, a szedł w przerwie tego spotkania z Sheffield. Generalnie on gdzieś już był szykowany do zmiany w, minutę, w minucie 30. Później tą zmianę wstrzymano. I ostatecznie to zmiany doszło w przerwie Później Eddie House komentował, że po prostu To nie był jakiś wielki uraz, ale po prostu Nie mógł jakoś bardzo sprintować share. W związku z tym tą, tej zmiany dokonano Co do Szwajcara, to trzeba poczekać na konferencję prasową Bo tutaj już tak głowy nie dam uciąć, czy będzie gotowy Ale wydaje się, że, będzie, że powinno być raczej wszystko w porządku Jeśli nie będzie w porządku To myślę, że możemy poszukać ewentualnych opcji eee, Przede wszystkim jeśli chodzi o zawodników Manchester City To jest drużyna, która w ostatnich dwóch meczach Zachowała 20 konta. Oczywiście ma podwójną kolejkę numer 37 I będą te mecze z Fulham oraz ze Spurs, gdzieś tam kolejka numer 36 to jest mecz domowy z Wilkami i 38 mecz domowy z West Hamem. No, i czemu przede wszystkim byśmy się musieli zastanawiać, czy brać za City? Bo większość z nas może już mieć potrojenie tej ekipy, ale jeśli nie mamy, to myślę, że czy Kyle Walker, czy Gwardlo to są super opcje. Co do Kyle Walkera, to on w ostatnim meczu miał 8 punktów, dostał 2 bonusy. Wcześniej w meczu z Brighton zanotował 2 asysty, miał też czyste konto, czyli 14. Ostatnie dwa spotkania to punkty 22 i generalnie, jak, jak, jak zrobiłem ostatnio na Data Life ankietkę, kto jest Waszym zdaniem i moim zdaniem najpewniejszym obrońcą, jeśli chodzi o minuty City, no, to, no to wypadło na. Kajla Walkera. Na drugim miejscu był, był zaś Joszko Guardiol. Joszko Guardiol to jest gracz, który ostatnio zdobywał bardzo dużo goli, bo w sumie zdobył bramkę z Nottingham, z Nottingham Forest ostatnio. Wcześniej był gol z Luton, a jeszcze wcześniej gol z Realem Madryt. I to nam na pewno działa na wyobraźni. I to teoretycznie minut też powinien być na razie pewny Co do zalet jeśli chodzi o drużynę, no to takie w sumie jak przedstawiłem przy walkerze, czyli Spoko kalendarz plus ostatnie dwa czyste kąta Co warto pamiętać w sumie jeśli chodzi o Manchester City To fakt, że te dwa spotkania w podwójnej kolejce nr 37 to są właściwie Można powiedzieć trzy dni różnicy, bo Grają oni w sobotę z Fulham, później grają we wtorek ze Spurs, więc nie wiadomo, jak tutaj będą rozdzielone te minuty. Niemniej, Guardian i Walker to są dwie najpewniejsze opcje, jeśli chodzi o minuty, właśnie wśród, wśród defensorów. Tak nam wyszło ostatnio przy, an, przy ankiecie. Moim zdaniem, Ake też jest dość wysoko. Jeśli nie, zaś City, bo mamy naprzód potrojonych lub chcemy potroić, kupując naprzód De Bruyne, to jest jeszcze legendarny Marco Corea. Generalnie jeśli chodzi o ostatnie 6 spotkań Kukurei to miał 2 asysty i jest trzeci wśród defensorów jeśli chodzi o wykrywane okazje Ale do treningu widziałem, że wrócił już Chilwell Chilwell ogólnie w tym sezonie ro rozegrał około 750 minut, więc też nie liczę na to, że jeśli wróci to zagra kilka spotkań z rzędu czy coś takiego Bo to się raczej nie wydarzy, wahadła w Chelsea są po prostu przeklęte Za to co do Kukurei to też jakoś bym się nie podpalał, ale myślę, że jeśli miałbym wskazać opcję, która ma podwójną kolejkę to byłby to on Oczywiście jeśli nie mamy defensora w Arsenalu, no to wolałbym defensora w Arsenalu niż Kukureja, prawdopodobnie wolałbym też defensora w Arsenalu niż Walkera czy Guardiola, po prostu są to, są to opcje, które są pewne składu na 100%, plus mają super spotkania, ale nie mają podwójnej kolejki i z tym trzeba się liczyć, choć jak wiemy te podwójne kolejki już nam figla w tym sezonie już nieraz splatały. Więc idźmy dalej, idźmy sobie do dylematów odnośnie dzikiej karty Bo ułożyliśmy sobie taką dziką kartę ostatnią, w sumie to był taki szablonik Ja myślałem, że to wymyśliłem koło Nowa, później wszedłem, wszedłem na Twittera, a tu się okazuje, że pół społeczności ma taki sam skład więc można założyć, że tak jak ja, taki wy macie taki dylemat, kogo posadzić na ławce w tej kolejce Bo nie chcielibyśmy na pewno posadzić czy Fodena, czy Halanda, ponieważ oni mają domowe spotkania z Wilkami Obydwaj powinni grać Palmera też byśmy nie posadzili, bo ma mecz z West Hamem i ma też rzuty karne Bruno Fernandes też ma rzuty karne i ma mecz z Palace Son też ma karne i gra na Liverpool, który ostatnio, delikatnie mówiąc, w formie najlepszej nie jest Bardziej traci punkty niż się zdobywa. Więc w sumie, jeśli chcemy takie, mieć jakieś dylematy, kogo posadzić, to, to przeważnie zastanawimy się między Jacksonem a Gordonem, bo nie powiedziałem jeszcze o Isaku, no, ale Isak to też formalność, bo ostatnie 8 spotkań Isaka to 8 goli plus asysta. Więc głównie pewnie się zastanawimy, kogo posadzić, czy Gordona, czy Sona, czy Jacksona. I generalnie ja wciąż nie jestem przekonany, kogo z nich dać. Zobaczmy sobie na statystyki tych zawodników w ostatnich 6 spotkaniach. No to najwięcej punktów zdobył Gordon, bo zdobył 40 Na drugim miejscu mamy Sona, na trzecim miejscu mamy Jacksona, którzy, którzy zdobyli odpowiednio 27 i 24 punkty Jeśli chodzi o setki, do których doszli, które stworzyli, to Son brał łącznie udział w czterech setkach, gdy Jackson w 7 i Gordon również w siedmiu Co do oczekiwanych goli plus asyst, no to u Sona mamy 3,7 U Jacksona mamy około 2,3 A u Gordona jest to prawie 3, więc aktualnie tutaj najgorzej wypada Jackson Generalnie pewnie najłatwiej byłoby postawić Jacksona, bo to jest opcja, do której teoretycznie mamy najmniejsze zaufanie. W sensie nawet nie teoretycznie, tylko po prostu to jest najgorsza opcja z tej całej trójki, jeśli chodzi o perspektywę całego sezonu. Co do Jacksona, to na pewno mamy takie zalety, że zagra teraz z Westhamem, a Westham, jeśli chodzi o stanie 6 spotkań, to była top 3 defensywa od końca, jeśli chodzi o dopuszczenie rywali do liczby strzałów i jeśli chodzi o oczekiwane gole stracone. Generalnie Westham też w formie nie jest i nie ma co się na, na ten temat w ogóle oszukiwać. Co do Gordona. To Gordon też nam może chodzić po głowie Pewnie dlatego, że jest to mecz wyjazdowy, a nie domowy Wszyscy znamy tę legendarną statystykę Że on dużo lepiej wypada Jeśli chodzi o spotkania domowe, a nie wyjazdowe Aktualnie te statystyki wyglądają tak, że na 25 zwrotów ofensywnych, 22 z nich były w spotkaniach domowych, i w ogóle Newcastle to jest cała drużyna, która dużo lepiej gra u siebie niż na wyjeździe. Nawet Isa, który by nam się wydawało, że gdzieś tam te punkty cały czas przynosi, no to ostatnie 5 spotkań wyjazdowych, no to miał tylko jedną bramkę, a generalnie patrząc na cały sezon, no to, no, no to na 20 zwrotów ofensywnych 15 było u siebie. Gdzieś tam zobaczymy sobie na e, statystyki drużynowe, no to jeśli chodzi o spotkania domowe, to teoretycznie Newcastle byłoby na czwartym miejscu, a e, gdy policzymy sobie, sobie spotkania wyjazdowe, to byliby na 5. I generalnie, jeśli chodzi o wszystkie wyjazdowe mecze, no to Sroki w tym sezonie wygrają bodajże 3, a przez pierwsze 10 spotkań mieli tylko jedno zwycięstwo. Więc, kolorowo, jak widzimy, nie jest i możemy też poszukać argumentów właśnie przy Gordonie. Myślę, że. Taką opcją, nie, nie analizując ostatnich spotkań, byłby Gordon, żeby usiąść, ale przy Gordonie pojawił się taki dość wydatny plus, gdy tripper do kontuzji. Fakt, że wykonuje te fragmenty gry, a wiemy, że Sroki właśnie pod tym kątem dobrze, dobrze stoją. Generalnie Berlin nie ma też nic do stracenia, więc można liczyć na to, że będzie miał trochę więcej miejsca, właśnie Gordon. Więc ciężko mi na ten moment sobie pomyśleć, że posadzę Gordona, mimo tego, że wiemy, jaką gra na wyjazdach i jakie, jakie właśnie te liczby notuje na wyjazdach. Bo generalnie jeśli chodzi o ostatnie 12 wyjazdowych spotkań Gordona, to on łącznie miał tylko jedną asystę i to wygląda po prostu prześmiesznie. Więc w sumie tak, tak gadam tylko o Gordonie, gadam tylko o Jacksonie, ale jest też Son. Ale są znowu gra na Liverpool i sama rzuty karne I też byłoby to dla mnie dość ciężkie Żeby posadzić sobie Sona Chociaż jego test oka jest naprawdę fatalny Więc wydaje się, że są jakieś argumenty Żeby też posadzić Sona Choć ja tego nie planuję Zatem ten dylemat naprawdę jest ciężki I ja na ten moment chyba posadzę Jacksona Właśnie ze względu na to, że on historycznie W tym sezonie nie był taką opcją, która była na radarach To jest, to jest taka bardziej potrzeba chwili, że mamy go w składzie W związku z tym, że miał te dwie podwójne kolejki Więc raczej posadzę Jacksona Chyba, że coś zrobił Dobrego w, ty, w tym meczu drugim podwójnej kolejki I to nam zmieni jakieś spojrzenie Tak samo może swoje spojrzenie zmienić Son Jeśli jego test oka będzie naprawdę cienki W tym meczu z Chelsea, jutro, dla was dzisiaj właściwie No to też mogę to zdalnie zmienić Jednak na ten moment y Posadzę raczej Jacksona, mimo tego, że najwyższy ma oczekiwane punkty Na tę kolejkę z tej truki właśnie Senegalczyk Więc tak bym to zakończył, ten dylemat Choć nie jestem jeszcze przekonany i coś się może zmienić Może się to zmienić na przykład jutro podczas Dead and Life, Live, no Na który was zapraszam, który będzie o 18.30 Ale nie zmieni się na pewno moje postrzeganie Mohameda Salaha Jeśli chodzi o jego ostatnią formę No bo naprawdę trzeba szczerze powiedzieć, że jest fatalnie I tak źle chyba nie było od kilku dobrych lat Wiadomo, że miał ten gorszy okres po Pucharze Narodów Afryki który były dwa lata temu, ale naprawdę jest źle, bo na ostatnie 6 spotkań w sumie nie zdobył żadnej bramki z gry. Jedyna bramka i w sumie jedyny zwrot ofensywny, w którym brał udział, to jest gol z rzutu karnego w meczu z Manchesterem United. Jeśli chodzi o ostatnie trzy spotkania, to dwa razy wchodzi z ławki. No a dodatkowo jeszcze była ta sprzeczka z Klopem, i ta atmosfera wygląda na dość gęstą. I myślę, że ciężko oceniam tę sytuację pod tym kątem, czy gdzieś tam ta sportowa złość teraz uleci z Salaha i gdzieś tam się odbije, a może po prostu klop postawi na swoim, i dalej, Mo Salah po prostu nie będzie grał. Więc y, chciałbym opierać się po prostu na tym, co wiemy. I wiemy przede wszystkim tyle, że widziałem w życiu dużo lepsze opcje niż Mohamed Salah, który kosztuje 13,5 miliona i który nie ma podwójnej kolejki. A w, gdzieś tam w pomocy mamy, mamy masę opcji, więc y, Salah to Salah oczywiście. Można sobie tak gadać I to jest rzeczywiście też prawda Bo Salach to jest taka jedyna z, jedna z niewielu opcji Fantasy Premier League, która nie musi Mieć formy, żeby dawać punkty ale sugerując się właśnie faktami I tym, że mamy bardzo dużo pomocników Którzy mogą potencjalnie zastąpić Egipcjanina do, Dodatkowo możemy sobie kupić dodatkowy mecz Możemy uwolnić sporo kasy To myślę, że odejście od Mo Jest w tym momencie dobrym rozwiązaniem Gdzieś tam nie patrząc jeszcze nawet na te różne kwestie pozaboiskowe Bo przecież mógłbym nawet Wam pokazać Statystyki Mosalaha z, z ostatnich 6 spotkań w porównaniu z innymi Pomocnikami No to zdobył tylko punktów 15 Co daje mu 76 miejsce wśród pomocników Jeśli chodzi o gole był na miejscu 20. 9. Jeśli chodzi o asysty na miejscu 85 Stworzone okazję 29 Strzały 6 miejsce Więc te staty jeśli chodzi o Masalaha nawet nie wyglądają dobrze A jeśli już statystyki nie wyglądają dobrze To po prostu To się wydaje taki odpowiedni moment żeby potencjalnie Go pożegnać A kogo wziąć myślę że będziemy wybierać z trójki Bruno Fernandes Kevin De Bruyne oraz Phil Foden Co do Kevina De Bruyne To zalet mamy bardzo dużo Pierwsza to jest taka że on, jeśli chodzi o przekrój całego sezonu, zdobywa zwrot ofensywny średnio co 91 minut, średnio na 90 minut robi 9 punktów, a na występ 6. Generalnie jego ostatnie 4 spotkania to 3 gole i 3 asysty, choć jeszcze lepiej w tej statystyce wygląda Bruno Fernandes, bo on w ostatnich 4 meczach miał 5 goli plus asystę, czyli nawet 2 gole więcej niż KDB. O formie Portugalczyka niech świadczy fakt, że w tym meczu z Berlin, gdzie nie zdobył żadnego zwrotu ofensywnego, ale o dziewięć okazji w tym 4 setki, dostał dwa punkty bonusowe, mimo tego, że nie ma zwrotu, a był nawet moment, że był na trzech punktach bonusowych, mimo tego, że tam nie miał żadnych zwrotów, więc to jest naprawdę ciekawe. I to nam pokazuje, że Bruno Fernandes jest naprawdę w wielkiej formie. No w wielkiej formie oczywiście jest też Phil Foden, co nas, ewe, co nas ewentualnie może martwić, to fakt, że na ostatnie cztery spotkania trzy razy nie pojawił się nawet na boisku. Ale gdy już się pojawił, no to zagrał 71 minut i zdobył punktów 16. Generalnie, jeśli chodzi o, o jego ostatnie dwa spotkania, no to zdobył punktów 30, 36, więc mm, to są moim zdaniem trzy najbardziej główne argumenty za tym, żeby sprzedać Mohameda Salaha Oczywiście jest jeszcze Palmer, Son, których uznaje w tym momencie za szablon, no ale ta trójka też jest oczywiście bardzo mocna, więc. W sumie trzeba, trzeba przyznać, że chciałoby się mieć nawet całą trójkę tych zawodników, ale niestety nie zawsze się da. Więc przyjrzymy się statystykom tych zawodników w ostatnich sześciu spotkaniach. Najśmieszniejsze jest w sumie to, że najgorzej punktowe wygląda Kevin De Bruyne, który robił średnio 8 punktów na spotkanie. Więc umówmy się, że to nie jest wynik, za który, za który byśmy szkalowali belga, a wręcz chwalili. Więc to nam pokazuje, jak jego rywale są mocni: no bo na przykład dla porównania, taki Bruno Fernandes robił średnio ponad 9 punktów na spotkanie, a Phil Foden ponad 11. Więc są to gracze, których forma jest naprawdę wysoka. Co do goli, asyst, już co nieco mówiłem. Zobaczmy sobie na przykład na udział w setkach. Co u Kevina de Bruyne ewentualnie może martwić, to to, że nie bierze udziału, jeśli chodzi o strzelanie, jeśli chodzi o setki. No ale co to bardzo dużo kruje, no bo wykrywał 10, co jest przepotężną liczbą. Co do udziału Bruno, Fer Bruno Fernandesza, no to łącznie mamy 13, u Filo Fodena mamy tego 8. Więc teoretycznie Phil Foden wypada na najgorzej. Co warto też oczywiście odnotować, no to fakt, że Kevin De Bruyne jest 2 miliony droższy niż Bruno Fernandes czy Phil Foden. I to, to być może będzie taki argument, żeby jednak odpuścić sobie Belga zamiast Bruno Fernandesza i, i Fila Fodena Cała trójka ma podwójną kolejkę, cała trójka ma, ma załóżmy, że całkiem niezły kalendarz Więc nie widzę tutaj, tutaj jakiejś wielkiej dysproporcji Zatem nie wiem, jakie argumenty bym chciał tutaj znaleźć, żeby wybrać, który teoretycznie byłby najgorszy Bo zmieścić całą trójkę będzie ciężko W związku z tym, że przeważnie mamy na przykład Gordona, mamy Palmera i Sona i gdzieś tam te, te, te transfery nie jesteśmy w stanie zmieścić, więc ja szukam argumentów takich, po pierwsze, że City w tej podwójnej kolejce numer 37 ma, ma mecze w sobotę, a później we wtorek Więc nie jestem pewny, czy Kevin De Bruyne zagra dwa razy po 90 minut, jeśli zagra, to jest szansa oczywiście na wielkie punkty, ja pamiętam kiedyś on w podwójnej kolejce numer 37 zdobył punktów 30 ja miałem go wtedy na potrójnym kapitanie, czyli miałem z tego 90. Ale to może być taki argument, że potencjalnie gdzieś tam te minuty, jeśli chodzi o De Bruyne, będą uciekać. I też fajnym argumentem, jeśli chodzi o City, jest fakt, że, generalnie jeśli chodzi o aktualnie stan Fantazy Premier League, to mamy bardzo dużo dobrych pomocników, a nie mamy obrońców i nie mamy napastników. Więc. Skoro gdzieś tam w City możemy znaleźć i obrońców typu, typu Gwardlon czy Walker i napastnika typu Haland, to myślę, że podwojenie pomocy byłoby takim, no wiadomo, dobrym rozwiązaniem pod tym kątem, że Bruyne jest super różnicą i tak dalej, ale myślę, że te opcje po prostu możemy sobie rozłożyć inaczej i to nam pomoże przy budowaniu całego składu. Więc naprawdę ciężko mi jest wybrać najlepszą i najgorszą opcję, ale myślę, że jeśli miałbym ułożyć jakąś hierarchię. Patrząc na cenę i różne tam inne atrybuty, które moglibyśmy tutaj zaznaczyć No to na pierwszym miejscu byłby wciąż Foden Na drugim Bruno Fernandes, na trzecim De Kevin De Bruyne Dajcie znać jak wy to widzicie, bo De Bruyne oczywiście jest w wielkiej formie I to właściwie wiemy od kilku dobrych lat Idziemy dalej, idziemy do, do Dominika Solanki Dominik Solanki to w sumie też jest gracz, który teoretycznie mógłby zostać zastąpiony Tym bardziej, że w ostatnim spotkaniu przeciwko Brighton Ernest Unal grał na szpicy, a Dominik Solanki grał troszkę niżej i w sumie Solanki nie brał udziału przy, przy żadnym z trzech trafień. No ale miał cztery uderzenia, więc załóżmy, że nie jest źle. Jest źle jednak, jeśli chodzi o kalendarz, bo teraz ma Arsenal na wyjeździe, później ma Brentford u siebie, i następnie ma wyjazd do Chelsea. Także to też nie jest jakiś tam świetny kalendarz. Tym bardziej, że w ostatnich 6 meczach zdobył punktów tylko 21 Czyli średnio 3,5 na spotkanie I w tym okresie zdobył tylko dwie bramki I ogólnie gdy zobaczymy sobie na jego porównanie z innymi napastnikami To jeśli chodzi o punkty to był na miejsce numer 15 Jeśli chodzi o gole to na miejsce numer 10 W setkach był na miejscu 23 I to samo miejsce miał jeśli chodzi o asysty Więc załóżmy, że szału nie ma Także teoretycznie moglibyśmy pozbyć się i sprzedać tego Salanki Bo nie daje nam jakichś wielkich, wielkich argumentów, żeby go trzymać Problem jest w tym, że nie mamy za bardzo kogo kupić jeśli mamy już Isaka, mamy Halanda, bo jeśli mamy Isaka i Halanda, no to nie zastanawiamy się i po prostu bierzemy kogoś z nich. Na przykład, jeśli nie mamy kasy na Halanda, no to sprzedajemy Salaha i też powinno być dość łatwo. Zatem, można przyjrzeć się też innym opcjom. Ja tutaj mogę wyróżnić cztery Pierwszym były Mateta. Jeśli chodzi o ostatnie 6 spotkań Matety, no to 13 strzałów miał łącznie, w tym aż 9 setek i miał 5 goli, więc generalnie jest całkiem w porządku. Co jednak warto monitorować, no to fakt, czy Eze będzie gotowy, bo jeśli nie będzie Eze, to Crystal Palace będzie trochę mniej atrakcyjną drużyną niż to się ma, gdy gra Olize, Eze i Mateta. Bo jakoś jest tak, że gdy brakuje tego jednego elementu z duetu Eze-Olize, po prostu ta gra się jakoś trochę, troszeczkę mniej klei ale oczywiście Mateta przy cenie 5 jest spoko Kalendarz United, Wilki, Aston Villa załóżmy, że jest ok Druga opcja to jest Chris Wood Chris Wood może się nam podobać ze względu na to, że kalendarz ma całkiem spoko Ma teraz mecze z Sheffield, Chelsea oraz Benley Jest to szczególnie fajna opcja dla graczy, którzy grają free hita w kolejce nr 37 Co do Chrisa Wooda to trzeba powiedzieć, że ostatnie trzy spotkania to są blanki Szczególnie w meczu z United, na napsuł tam dwie albo trzy setki to, powinien by, to powinny być tak, tak naprawdę dwie bramki, minimum jedna. No ale wcześniej, gdy, gdy zobaczymy sobie na, na jego punkty od kolejki numer 18, to w przeliczeniu na 90 minut lepszy, lepsze punkty robił tylko Isak, a więcej goli dawali tylko Isak, Haland oraz Watkins. Więc załóżmy, że gdzieś tam w tej, w tej perspektywie ostatnich 15 kolejek, czy nawet troszkę więcej, prawie 20, Chris Wood wypadał naprawdę dobrze, więc warto zauważyć go jako opcję, ze względu na ten właśnie kalendarz. Idźmy dalej, idźmy do Jacksona. Przy Jacksonie, w sobie, mówiłem już wcześniej przy tym temacie z Gordonem, że po prostu sporo będzie zależeć od tego, jak on wypadnie w tym meczu ze Spurs. Jeśli zdobędzie bramkę, lub chociażby zdobędzie bramkę ze spalonego, jak to było w tym pierwszym meczu z Wilną i gdzieś tam obił, obił słupek, to myślę, że nie będzie aż tak źle. No ale jeśli będzie to niebrawe spotkanie, to myślę, że Jackson nie będzie opcją, żeby go kupić. Tym bardziej, że Nkunku już wróci do treningów. Moim zdaniem, nawet jeśli, nawet jeśli Nkunku wróci. To Jackson będzie grał na skrzydle, bo Jackson jest oczywiście lepszym zawodnikiem niż na przykład Mudryk, czy madułek, a Chelsea po prostu i tak nie ma kim grać, więc załóżmy, że Jackson i tak powinien mieć te swoje minuty. Co do punktów, no to jakieś tam się pojawiają, ale Jackson to Jackson. Na przykład zobaczmy sobie perspektywę ostatnich 6 spotkań, no to dał punkty tylko raz. Ale za to dość spore, bo było to 14 punktów z meczu, w meczu z Evertonem, więc po prostu yy, wszyscy kupują tego Jacksona, ale nikt się nie cieszy, że go kupuje. Więc jeśli też nie chcecie się cieszyć, no to... Możecie kupić Jacksona, a jeśli chcecie poznać trochę gracza, który potencjalnie może dać wam dużo punktów, ale niekoniecznie jest to pewne, czy w ogóle będzie grał no to jest Calo Wilson. Calon Wilson, gdy zobaczymy sobie na jego historię, to on w tym sezonie w 904 minuty miał 8 goli i asystę, co nam daje zwrot ofensywny co minut 100. W poprzednim sezonie miał 1870 minut i miał 18 goli i 6 asyst, czyli zwrot ofensywny miał co około tam upraszczając 75 minut. Więc jeśli Wilson gra, to Wilson punktuje. Tylko szczerze powiedziawszy, bałbym się teraz zaryzykować, żeby wziąć w tej kolejce właśnie Wilsona, mając na uwadze fakt, że on jeszcze nie zagrał ani razu w pierwsze 11. Teraz w meczu z Shawit pojawił się na 24 minuty i zdobył 5 punktów, zdobył już brameczkę. Generalnie była to fajna akcja z Herwin Barsem. Więc Wilson, gdy już wyjdzie w pierwszej jedenastce, to myślę, że, że może być dużo bardziej rzetelną opcją na kolejkę numer 37. Troszeczkę teraz bym się bardziej bał, bo po prostu ciężko zaufać gościowi, który jeszcze nie wyszedł w pierwszej jedenastce po kontuzji. Więc jeśli chodzi o napastników, to tyle. W sumie mógłbym podsumować to tak, że Solanki jest kijowy, ale kto jest dobry? I tak bym mógł to zakończyć i przejdziemy do kapitana, bo tutaj mamy kilku graczy, którzy są co najmniej dobrzy, bo jest Cole Palmer, jest Erling Haaland, czy jest też Bukoja Saka, który. Pokarał wildcardziarzy i zdobył punktów tam 14 czy coś takiego, bramka i asysta Więc no e, widziałem gorsze pożegnania w naszym życiu niż, niż to z bukołem Saką No ale skupmy się na liczbach ostatnich Ostatnie 6 spotkań to dla Kola Palmera punktów 81 e, Czyli szczerze powiedziawszy on zdobył więcej punktów niż Haaland oraz Saka łącznie Bo ci, ci mieli punktów 69 Palmer zdobył goli 10 Gdy łącznie Bukowa Saka i Erling Haaland zdobyli goli 6 co do innych tam statystyk, no to nawet jeśli chodzi o uderzenia, co jest zabawne, no to duet Saka z Halandem wygrywa tylko o dwa z samym Colem Palmerem. Co do drużyn, to Chelsea teoretycznie nawet jest ostatnio w najlepszej formie, jeśli chodzi o te wszystkie ekipy. W sensie goli najwięcej Zdobył Manchester City Bo 19, a na drugim miejscu mamy Chelsea Ale za to Chelsea miało najwyższe oczekiwane gole Chelsea zagra też na najłatwiejszego rywala Jeśli chodzi o tą kolejkę Numer 36, bo zagrał z West Hamem Który w ostatnich 6 spotkaniach Tracił średnio 2,5 gola na mecz Miał to zdecydowanie najwyższe Oczekiwane gole stracone I znowu mamy, mamy taką statystykę, że Łączne oczekiwane gole stracone Wilków i Bormu w ostatnich 6 meczach Są mniejsze niż tylko oczekiwane gole stracone, do których do, dopuścili West Ham w sumie nie są mniejsze, ale ta różnica jest niewielka jeśli dobrze teraz na szybko liczę to sumowany XGC Wilków i Bormów to jest 14:3, a w przypadku West Hamu mamy 14:0. ale umówmy się po prostu te liczby najlepiej wyglądają stricte pod kątem Kola Palmera i co do oczekiwanych minut i co do oczekiwanych punktów najlepiej wypada nam jednak Erling, Erling Haaland i to nam też się oczywiście będzie bronić ale warto pamiętać, że Wilki ostatnio aż tak dużo goli nie tracili więc szczerze powiedziawszy, znowu, sporo zależy od tego, jak Chelsea wypadnie w meczu ze Spurs, jak, jak, wy, jak wypadnie w ogóle Cole Palmer Ale jeśli miałbym wybierać teraz To chyba pokusiłbym się właśnie o kola Palmera Ewentualnie pomyślałbym nad Erlingiem Halandem, Który oczywiście teraz wszedł już do, na plac gry W drugiej połowie zdobył też brameczkę Więc załóżmy, że gdzieś tam to odblokowanie Mogło u tego gracza przyjść Co to odblokowania to ja liczę, że odblokuje się W końcu moja alergia W sensie zablokuje, bo teraz już mi, ci, mi się ciężko Naprawdę nagrywa Więc żegnam was bardzo serdecznie Jeśli lubicie moje odcinki to zostawcie łapkę w górę I słyszymy się jutro podczas Deadline Life, który będzie o godzinie 18.30. Mam nadzieję, że nie będzie tak ciężko z moim oddychaniem i moim nosem, więc jeszcze raz wielkie dzięki, miłego, miłej majówki, nie szalejcie za bardzo i trzymajcie się, słyszymy się jutro podczas Deadline Live. Siemano!